Proszę Państwa, następną pozycją wyróżnioną jest książka Pawła Lisickiego pod tytułem Epoka Antychrysta. Czy pan Lisicki jest na sali? No nie ma go, bardzo żałujemy. W związku z tym ja szczególnie żałuję. Teraz sobie udzielę głosu, bo to ja mam o tej książce Państwu powiedzieć. Proszę Państwa, po I wojnie światowej na francuskiej prowincji pewien proboszcz został przyłapany, jak w pustym kościele na organach grał Madelon. To była taka piosenka frywolna, dosyć to zależy od wersji, bo tam wiele wersji krążyło. Tam jedna była taka, zakończenie, że kiedy kapral się oświadczył pięknej Madelon, to ta mówi, po co mam jednego brać, kiedy mam cały pułk. Więc taka to była piosenka. No i ten ksiądz został ofuknięty przez tych takich no, ludzi wrażliwych moralnie, na co odpowiedział, że nie ma tu żadnego powodu do zgorszenia, dlatego że Madelon jest piosenką pobożną. Miliony żołnierzy, powiada, oddawały życie Bogu, oddawały duszę Bogu przy dźwiękach tej piosenki, więc jest to pieśń pobożna. Proszę Państwa, książka pana Pawła Lisickiego, Epoka Antychrysta, być może niezależnie od intencji autora, no i wbrew tytułowi, jest książką pobożną. Jest książką pobożną nie tylko dlatego, że zajmuje się Kościołem katolickim, no i przy okazji jeszcze takimi innymi wyznaniami, ale przede wszystkim dlatego, że autor bardzo się troszczy o losy Kościoła katolickiego, dostrzegając w nim całkiem zresztą słusznie, że jest jednym z filarów cywilizacji łacińskiej. To zresztą inny wybitny Polak zauważył, pan profesor, który się podpisywał czy przedstawiał jako rzymski katolik niewierzący. Więc on też uważał, że no, wprawdzie nie ma łaski wiary, ale docenia religię właśnie rzymskokatolicką jako fundament cywilizacji łacińskiej. Proszę Państwa, książka Epoka Antychrysta jest takim, wybiega w przyszłość. Jej akcja dzieje się w pierwszym, właściwie w drugim dziesięcioleciu XXIII wieku, kiedy to po kilkusetletniej epoce Franciszków, bo tak się złożyło, że wszyscy papieże, którzy w tym czasie stali na czele Kościoła katolickiego, to imię przybierali, i po epoce Franciszków konklawę jednomyślnie wybrało papieża, który przyjął imię Judasza. No i ten Judasz dokonuje kolejnych reform w Kościele, takich, które kończą się, no właściwie można powiedzieć, pewną formą likwidacji Kościoła katolickiego, która jest przedstawiana przez zwolenników tych reform jako wyższa forma jego obecności. Proszę Państwa, no cóż, tam autor, można powiedzieć, że opanował do perfekcji nowomowę, bo wiele partii tej książki jest pisanych językiem nowomowy. Takim, z którym się spotykamy już teraz, gdzie pojęcia odwracają, mają odwrócony sens. No i w związku z tym bardzo wielu ludzi, zwłaszcza takich, którzy kiedyś tam byli nazywani mikrocefalami, bierze to za dobrą monetę. Myśli, że to wszystko naprawdę. Zwraca też uwagę dobór nazwisk, który no, niewątpliwie zawiera aluzję. No, już nie mówię o samym imieniu papieża Judasza, ale
tam w jego otoczeniu bardzo bliskim jest kardynałka, bo w międzyczasie reformy Franciszków doprowadziły do tego, że kobiety nie tylko tam zostały dopuszczone do różnych posług w kościele, ale były wyświęcane, no i robiły kariery aż do stopnia, czy do stanowiska kardynałki włącznie, więc kardynałka Bigośnicki, co jest chyba aluzją do Zbigniewa Oleśnickiego. Ale jeśli tak, to nie jest to aluzja jedyna, bo tam w otoczeniu papieża Judasza występuje też rabin Wyprawka. Kurka za wyprawkę, prawda? To taka tutaj aluzja jest. No i oczywiście leninista i Pelikan Pelikanowicz występuje tam. No i jeden z kardynałów, takich najbliższy współpracownik papieża, takie ma nazwisko, że wstydzę je się wypowiadać. Ale to w cudzoziemskiej transkrypcji brzmi to nie tak strasznie, jak by się wymawiało, ale nie będę go wymawiał. Proszę Państwa, no jest to książka, powiem, pobożna i przejmująca, dlatego że jest to taka, można powiedzieć, rodzaj elegii na zmierzch i upadek cywilizacji łacińskiej, czego jednym z takich symboli jest właśnie spokojne zmierzanie Kościoła katolickiego ku katastrofie. No i ta katastrofa następuje, ale to jeszcze drugi powód, że ta książka powinna być uznana za książkę pobożną, że ta katastrofa następuje zgodnie z tym, co czytamy w przekazie ewangelicznym na temat właśnie tej katastrofy. No i zaczyna się, koniec świata, mówiąc krótko, się zaczyna, tak jak to przewidział Czesław Miłosz w swoim wierszu na koniec świata, że początkowo nikt nie zdaje sobie sprawy, to jest z tego, że koniec świata już się zaczął, a potem już jest za późno. Tak to wygląda i w tej książce Epoka Antychrysta. Proszę Państwa, na koniec chciałbym jeszcze nawiązać do tego i przypomnieć, że książka Epoka Antychrysta jest w pewnym sensie rozwinięciem takiej książki patrona naszej nagrody Józefa Mackiewicza pod tytułem Watykan w cieniu czerwonej gwiazdy. To była książka napisana w latach 60. Ale no, pewne trendy tam zostały naszkicowane, bo nie można powiedzieć, że narysowane, ale naszkicowane. I Paweł Lisicki według tych linii szkicownika rozwija fabułę swojej książki, bo to jest powieść. I proszę Państwa, no, być może, że słusznie, dlatego że no, jeszcze jeden akcent pobożny taki, że warto przypomnieć, że grzech pierworodny ma charakter jednorazowy, ale jego skutki rozciągają się na wieczność. I tak jest w przypadku tych dwóch pozycji. Watykan w cieniu czerwonej gwiazdy i epoki Antychrysta. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, napięcie rośnie. No i teraz mam zaszczyt prosić pana przewodniczącego naszej kapituły o odczytanie dyplomu dla naszego laureata, a pana Jana Małka mam zaszczyt prosić o wręczenie nagrody. Szanowni Państwo, miło mi oznajmić, ogłosić, że laureatem tegorocznej Nagrody Literackiej imienia Józefa Mackiewicza został Marek Aleksander Cichocki za książkę Północ i Południe, wydaną przez wydawnictwo Teologia Polityczna. Gratuluję serdecznie.
Brawa dla laureata.